Ej, może być jeden problem. Nie umiem mówić po polsku. To może po angielsku, a później cię przetłumaczymy. Z napisami. Trzeba zrobić podcast z napisami. Z dubbingiem. Dobry wieczór, Draftligo. Witamy w warszawskim studiu The Drafters. Porozmawiamy sobie dzisiaj o ćwierćfinałach 13. edycji Draftligi i to w niebyle jakim gronie, ponieważ są ze mną prosto z Filadelfii PK Paweł Kostian. Co tam? Siemanko, wszystko w porządku. Oraz bostoński człowiek zagadka Filip Tymków. Siema. Ja nazywam się Rafałem Jarkiewiczem i zapraszam Was na podcast. Nie marnując więcej czasu, lecimy z tematem. The Drafter starts now. Ok, pierwszy mecz, który sobie omówimy, to będzie Los Angeles vs Sacramento, czyli mamy pierwszy seed kontra ósmy. Przeglądając historię Draft Ligi, czy mamy do czynienia z klątwą pierwszego miejsca? Ponieważ ostatnia drużyna, która wygrała ligę, wychodząc z pierwszego miejsca w tabeli, to było Seattle z sezonu, uwaga, czwartego. W takim razie, co Los Angeles musi zrobić, jak musi zacząć ten swój marsz po mistrzostwo, żeby przełamać klątwę pierwszego miejsca? No według mnie, no to Los Angeles musi grać cały czas tą swoją kszczówkę, którą gra i bardzo zbilansowaną, czyli ten obóz, który ma bardzo mocny w postaci Biegajły i Ogonowskiego i Andrzeja Waszkiewicza, muszą grać nadal grają, czyli mocno pod kosz, wykorzystywać przewagę fizyczną pod koszem, którą będą mieli w tym meczu z Sacramento, ponieważ no Sacramento, jak wiemy, ma jednego wysokiego zawodnika, który też nie jest takim klasycznym środkowym, więc muszą grać mocno pod kosz i wydaje mi się, że są zdecydowanym faworytem w tym pojedynku. Mówiąc o formacji obwodowej, również dotyczy to Mikołaja Ogonowskiego, który poszedł z 14 pikiem w ostatnim drafcie do Los Angeles. No i ekipa była już i tak mocna w poprzednim sezonie, nawet mimo tego, że została zbudowana praktycznie od zera. Tak, trener Jedliński budował ekipę od zera i zbudował taką drużynę, która doszła do półfinału, omal nie wchodząc do finału, tak, przegrała z Filadelfią w czwartej kwarcie. Czy Mikołaj Ogonowski jest idealnym dopełnieniem tego składu w poprzednim sezonie? No na pewno doświadczenie, które ma i pewne granie, które nabrał i w Lidze Wiatrów i w Ameryce, w której był i grał, i to na pewno ten poziom, który tam był i które doświadczenie, które przywiózł, na pewno pomaga mu granie ze starszymi i na pewno łatwiej mu się dostosować i wie, co ma robić na boisku. Okej, no to w takim razie może przejdźmy na drugą stronę. Sacramento, ósmy seed, no z góry są skazani na porażkę poprzez samo rozstawienie, no ale jednak se playoffy w poprzednim sezonie pokazały, że ósma drużyna wcale nie musi być skazana na porażkę, tylko dlatego, że jest ósma. Był już mecz Sacramento-Los Angeles w tym sezonie, no i Los Angeles zdecydowanie wygrało ten pojedynek. Co się musi takiego stać w Sacramento? Kto musi tam zagrać życiówkę, żeby upset się dokonał? Mi się wydaje, że wszyscy, bo jednak Sacramento w ogóle na tle ligi, w zasadzie obie drużyny, ponieważ Los Angeles i Sacramento obie prowadzą w statystyce w asystach, tak? To są kolektywy w porównaniu z pozostałymi zespołami i myślę, że jak żeby coś się zdarzyło z tego, wszyscy muszą zagrać życiówkę, bo jednak talentem Los Angeles przeważa niesamowicie. Okej, przechodzimy sobie teraz do trzech punktów, które będziemy dotykali przy każdym z tych czterech pojedynków. Mianowicie będziemy typować matchup meczu, będziemy sobie próbowali wyciągnąć X-Factor meczu oraz będziemy typowali zwycięzcę. W tym spotkaniu matchup meczu, moim zdaniem, Andrzej Waszkiewicz kontra Mateusz Dobrowolski, tak? Dwóch szybkich zawodników, dużo wjeżdżają. No będzie się na pewno działo. Tutaj pojedynek na szybkość będzie bardzo widowiskowy. PK, jaki będzie według Ciebie matchup meczu? Oj tak, mi się wydaje, że tak samo jak Ty, Rafał, mówisz, że jednak Dobrowolski kontra Andrzej Waszkiewicz to będzie ten matchup, który może zdecydować o przebiegu tego pojedynku. Może Mateusz Dobrowolski wreszcie rzuci jakieś 40 punktów w draftlidze i poprowadzi do Sacramento, do zwycięstwa, na co nie byłoby dość dużą sensacją, bo wiemy, że Mateusz może to zrobić. Okej, Filip, Twoim zdaniem? Ja też zdecydowanie się zgadzam. No i też tam gdzieś w środku liczę na to, że Mateusz Dobrowolski poprowadzi to swoje Sacramento. Jakby nie patrzeć, to były trener przez długi czas tej drużyny. Już ikona. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Dalej mamy X-Faktora meczu. Moim zdaniem będzie to ktokolwiek, kto będzie w stanie obronić Łukasza Biegajło, bo jak mówiłem, ten mecz już się odbył w sezonie regularnym i Łukasz Biegajło w tym meczu rzucił 40 punktów na skuteczności 17/24 z gry. Także jeśli znajdzie się w Sacramento ktoś, kto zrobi tak, żeby Łukasz rzucił połowę z tego, to już będzie duży klucz do sukcesu. Według mnie X-Faktorem może być statystyka zbiórek w tym meczu, bo w ostatnim sezonie regularnym Los Angeles wygrało zbiórki prawie o 40, przepraszam,
Więc jeżeli Sacramento naprawdę powalczy na tablicach i zbierze ileś tam piłek porównywalnym mniej więcej w stosunku do tego Los Angeles, to myślę, że to może ich poprowadzić do zwycięstwa w tym meczu. Raczej nie będzie X-faktorem żaden z zawodników, natomiast jak wiadomo, Sacramento lubi sobie porzucać osobiste. W momencie, kiedy rzucają dużo osobistych, a rzucają je na bardzo wysokim poziomie, bo 75% w tym sezonie, no to na pewno zwiększył swoją szansę na wygraną. Okej, okay. I na końcu typ. No, ja dosyć bezpieczny typ, stawiam na Los Angeles. PK? Niestety, rozumiem, też jestem za Los Angeles, ale chciałbym, żeby ten mecz był bardzo wyrównany i żeby naprawdę w końcówce się dużo działo. Filip? LA. Przejdźmy sobie do następnego pojedynku. Drugi seed i siódmy seed, czyli Seattle versus Indiana. No, mamy tutaj do czynienia z pojedynkiem dwukrotnych oraz trzykrotnych mistrzów draft ligi. Także któraś ekipa będzie ciągle w walce o pierścień numer 3 lub 4. Jak wiemy, w Seattle mamy super pierwszą piątkę. Tak? Mamy Wołyńca, Michałka, Kuligowskiego, Leonowicza, Kalickiego, czyli duże, silne chłopy. Tutaj zdecydowanie siła będzie po ich stronie. Kogo z nich musi zatrzymać Indiana przede wszystkim, żeby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo? I kto ewentualnie mógłby tego dokonać? Wydaje mi się, że jednak trudno będzie zatrzymać tą piątkę, ponieważ no, są to gracze bardzo doświadczeni już w draft lidze i nie tylko. I każdy już wie, co ma robić i tak praktycznie znają się, grają ze sobą już tyle lat, że znają się, naprawdę wie, już nawet bez porozumiewania się, co ma robić na boisku i wydaje mi się, że ta piątka chyba jest najmocniejszą piątką w całej draft lidze. Ja bym tutaj poszukiwał szans ewentualnie Śmigielskiego z Indiany, ponieważ on parametrami swoim tunusem mięśniowym też tutaj dorównuje chłopakom, chociażby Lukasowi czy Kalickiemu. Może to być rzeczywiście jakiś tam obronny tutaj X-Factor, do tego jeszcze przejdziemy zresztą, ale ja bym tak ewentualnie typował. No ale propos Indiany, no to mamy bardzo wyrównany zespół. Tak, tam nie ma praktycznie lidera, każdy może rzucić 20 punktów. Tam nie ma żadnej reguły, że tak jak powiedzmy w Nowym Jorku, tak, mamy człowieka, który na pewno rzuci dużo punktów, to tutaj może być praktycznie każdy. No ale jeśli Indiana chce myśleć o zwycięstwie, to raczej tu musi chyba się znaleźć ktoś, kto rzuci te na przykład 30 i kto by to musiał być? No bardzo, bardzo będzie też zależało od gry Emila Michalskiego i Marcina Kołoty, to wydaje się dwóch naturalnych liderów w tym sezonie, no i Hubert Jamrozik jeszcze też jest oczywiście w Indianie, to daje się tam, no, trzech takich liderów tej drużyny. Oczywiście jeszcze Rafał Zalman i właśnie Kacper Śmigielski, którzy też mogą rzucić po 20 lub więcej punktów w jednym meczu. No Hubert już pokazał, że 35 może rzucić, także myślę, że jeżeli jakoś do tego się zbliży, no to na pewno dużo pomoże Indianie. Dobra, w takim razie przechodzimy do match-upu meczu. I tak, moim zdaniem match-up meczu, no to wspomniany przed chwilą Hubert Jamrozik w pojedynku z Krzysiem Kuligowskim. Ponieważ każdy będzie koja i zebrać na przykład 20 piłek z tablic, tak? Pytanie, kto to zrobi, kto go skutecznie powstrzyma? No tutaj właśnie tablica może być kluczem do zwycięstwa i ta dwójka będzie się biła ten klucz. Pikaj, twój matchup? Mój matchup to wydaje się właśnie bardziej Kacper Śmigielski kontra Michałek. Mi się wydaje, że to są dwóch graczy, którzy na obwodzie mogą... Oczywiście Michałek jest bardziej rzucającym obrońcą niż Śmigielski, no ale Śmigielski jest bardziej gra do kosza i wydaje mi się, że też może wymuszać faule pod koszem i rzucać w trudnych sytuacjach. Filip? Ja się zgadzam bardziej właśnie z Rafałem, że zdecydowanie najważniejsza będzie walka na tablicach pod koszem między Krzysztofem Kuligowskim i Hubertem. Wydaje mi się, że Indiana może no, na desce ma przewagę taką małą, bo jednak w Seattle jest tylko Kuligowski i dalej nie ma żadnego wysokiego gracza, który zbiera tam 10 piłek na mecz. Pam, pam. Jednak Indiana Indiana ma trochę wyższy spad i to może też być jakimś tak jest. Plusem dla nich, no, w tym pojedynku. Seattle drugi w zbiórkach jest Kamil Kalicki, który zbiera 5 na mecz. Okej, okay, X-Factor. Moim zdaniem Rafał Zelman, zawodnik, który długo grał w Seattle, dobrze zna tą drużynę, no i może sporo zamieszać. PK, twój? Według mnie chciałbym, żeby to był Jakub Pendrakowski. Filip? Dla mnie zdecydowanie kluczowe będzie to, co wniesie ławka Indiany. Jeżeli każdy dołoży swoje, może przestraszą to Seattle jakoś. Bam, 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 bam. Jedziemy dalej. Typ meczu. Ja znowu bezpiecznie. Seattle. Ja też Seattle. Ja również. No to mamy... Bez upsetu. Mamy 3-0, bez upsetu.
I przechodzimy do kolejnego pojedynku. Trzeci seed kontra szósty seed, czyli Utah przeciwko Nowemu Jorkowi. W sezonie zasadniczym mieliśmy taki mecz i Utah wygrało go 98-86. Tam w końcówce jeszcze dociskając śrubę. Utah naprawdę jest zespołem, które ma dużą wytrzymałość, potrafi zdobywać masę punktów z kontry. I w tym meczu nie grał Michał Obejda, tak? Czyli pierwszy pick zespołu. Mimo to Utah wygrało dwucyfrową liczbą punktów. Czy jeśli Utah będzie w pełnym składzie, a Nowy Jork niestety będzie ciągle bez Michała Hausnera, który kończy rehabilitację, czy to będzie oznaczało jeszcze wyższą wygraną Utah, czy Nowy Jork w tym przypadku nie ma żadnych szans? Wydaje mi się, że w tym meczu wyjdzie doświadczenie, może być doświadczenie Nowego Jorku w playoffach, które już jest bardzo duże i każdy z zawodników zagrał parę meczów w tych playoffach i wydaje mi się, że będzie wiedział, co zrobić w odpowiednim momencie, gdy będzie stawka meczu wysoka i będzie trzeba rzucić ważne punkty. I oczywiście mają Piotra Dąbrowskiego w swoim składzie, który zawsze może rzucić 50 punktów w meczu i będzie nie do zatrzymania. No to wracając jeszcze do tego, co powiedziałeś, czyli doświadczenie w playoffach, to rzucę cyferką, że Nowy Jork w playoffach jest 19-5, podczas gdy Utah jest w playoffach 0-1. Także zdecydowanie przewaga doświadczenia jest dla Nowego Jorku. W takim razie, czy ważniejsza dla Utah będzie formacja podkoszowa w postaciach Błaszczyka, Kukli, Talapskiego, czy może jednak ta obwodowa, która biega, rzuca i wszystko robi w przyspieszonym tempie? Tak, Szymanowski, Petruczynik, Obejdat, Jaworski, Gołasiński? Moim zdaniem zdecydowanie kluczowi będą właśnie ci biegacze, czyli przede wszystkim Mateusz Gołasiński i Szymek Petruczynik. No, jeżeli oni zdobędą dużo punktów na tych kontrach, szczególnie przeciwko Nowemu Jorkowi, gdzie ostatnio właśnie to zadecydowało o zwycięstwie Utah, no to będzie bardzo ciężko Nowemu Jorkowi, szczególnie wiadomo bez Michała Hausnera. Dobra, chłopaki, pytanie. Kto zatrzyma Burego? No na pewno ktoś z dwójki Szymanowski Obejdal będzie go krył. Będzie musiał go kryć i wydaje mi się, że to są dobrzy obrońcy i myślę, że Burak rzuci no, swoje 30, ale jednak nie 50. Dobra, przechodzimy sobie dalej. Match up meczu. Piotrek Dąbrowski kontra Paweł Szymanowski. Gdyby nie bronili się siebie nawzajem, to moim zdaniem istnieje ryzyko, że zobaczymy kolejną 50 i to zarówno może być to Piotrek, zarówno może być to Paweł, który pokazał w tym sezonie, że może rzucić 30. Więc czemu by nie 50, tak? On ma do tego predyspozycję na pewno, ma i rzut, i wjazd, także czemu nie? Okej, okay, pikaj. Match w meczu to według mnie, no tak jak mówiłeś, że Burak kontra Paweł Szymanowski albo Michał Obejdal, zależy, co będzie krył. Bo oczywiście jak Paweł Szymanowski zajmie się czyciem Buraka, to może Michał Obejdal grać bardziej w ataku. Znaczy zdecydowanie to będzie match-up liderów, czyli Paweł Szymanowski kontra Piotrek Dąbrowski. Jaworski kontra Jaworski, od tego zacznijmy. Jaworski kontra Obręcz. Okej. Okay. Przechodzimy sobie do X Faktora. Moim zdaniem będą to trójki. Tak? Obie ekipy mają po przynajmniej czterech rasowych strzelców dystansowych. Pytanie, komu będzie lepiej się działo, tak? I kto będzie lepiej w stanie tego bronić? To moim zdaniem będzie kluczowe. Ja się zgadzam z Rafałem w 100%. No, czasami tak jest, że komuś siedzi mimo dobrej obrony, więc... A Burak już nieraz pokazał, że jest w stanie rzucić nawet na dobrym obrońcy 30 parę albo i więcej. A mi się wydaje, że jednak będą to jeden zbiórki. To jest zbiórek w tym meczu, bo w ostatnim fazie grupowej, w różni zasadniczej, w meczu Utah-Nowy Jork, Utah miało o prawie 20 zbiórek więcej, niż 22 zbiórki więcej niż Nowy Jork. I te jedne zbiórki powodują to, że mogą grać ten szybki atak, który obie drużyny lubią i to może też być mieć jakieś tam przełożenie na końcowy wynik całego meczu. Okej, okay, typ meczu. No ja nie mogę postawić inaczej, Nowy Jork. Ja bym powiedział pomidor w tej chwili, bo to jest taki 50-50 dość mocne i nie, tu trudno mi jest. Musisz, gonią cię Niemcy sami z pistoletami, musisz obstawić. Kto? Też Nowy Jork. Ja pomimo całego szacunku do Nowego Jorku i całej tamtej ekipy, to jednak uważam, że bez Hausa będzie im bardzo, bardzo ciężko wygrać z tym nowym, bardzo, bardzo wzmocnionym Utah. I tym sposobem dochodzimy sobie do ostatniego ćwierćfinału, którym będzie Detroit przeciwko Orlando, czyli seedy czwarty i piąty. W zasadzie sąsiadujący ze sobą seedy, nawet taki sam bilans mają drużyny. I grają w takim samym kolorze koszulek. Tak, Orlando będzie musiało grać w wyjazdowych niebieskich.
Okej, czy w takim razie jest to największa szansa na upset, tak? Bo są drużyny z tym samym bilansem. Jednak Detroit skończyło sezon, trzy ostatnie mecze, bilansem 1-2, a Orlando 3-0. Więc czy tutaj znaczy, że oni się już rozpędzili, czy zaraz się zatrzymają na ścianie z Detroit? Nie, no wydaje mi się, że jednak Orlando grało z Sacramento, z Nowym Jorkiem ostatnie mecze i z Indianą wygrali, czyli z trzema mocnymi zespołami wygrali te mecze, może nie jakoś bardzo efektownie, ale wygrali, to najważniejsze i wydaje mi się, że są już trochę się poukładali po tym początku sezonu i że pójdą do przodu i też, że grają ze sobą dużo, praktycznie mało jest tam nowych zawodników. Cały trzon jest tam, czyli Marcin Popiołek, Aleksander Kajka, Tomasz Wierewicz i Grzegorz Łosiak grają ze sobą już kilka sezonów i każdy wie, co ma robić i to może być ich mocną bronią. Okej, no w takim razie musimy wspomnieć o tym, że Detroit ma swoją wielką trójkę, tak? Danielewicz, Staszewski, Kulik, jednakże będą grali bez Maćka Staszewskiego, który się kontuzjował chyba na dosyć dłuższy czas. Ale z drugiej strony jest przecież ciągle Bartek Tyszka, który wydaje się, że jest trzecim zawodnikiem w zespole, a jednak popatrzymy sobie na MVP Race i on tam jest trzecim zawodnikiem, zaraz po Piotrku Dąbrowskim i Krzyśku Kuligowskim. No Bartek w tym sezonie średnie 21 punktów, 5 zbiórek, 5 asyst. Czy jego postawa będzie kluczowa w tym meczu w kontekście zwycięstwa dla Detroit? Na pewno będzie kluczowa, bo jest to zawodnik bardzo energiczny, bardzo szybki, lubiący biegać do kontrataku. Jest to zawodnik, który na pewno napędza grę i może z kontrataku zdobywać dużo punktów i nie boi się wziąć odpowiedzialności na swoje barki, co może być w tym meczu bardzo potrzebnym czynnikiem dla wygrania Detroit. W takim razie, jaki będzie największy atut Orlando? Czy może to, że mają w zasadzie aż sześciu zawodników, którzy mogą pełnić funkcję rozgrywającego? Czyli Kajka, Zygierewicz, Jaworski, Gruszczyński, Przyrzecki, Popiołek? Znaczy na pewno... W porównaniu z Detroit, no to mi się wydaje, że to jest dużo głębsza drużyna, jednak żaden z zawodników Orlando jakoś nie... Wystarczy spojrzeć na statystyki. Trzech czołowych zawodników Detroit zdobyło powyżej 100 punktów w tym sezonie, a pierwsza osoba w Orlando, czyli Wiktor Gruszczyński, ma ledwie, w cudzysłowie, 86. Matchup meczu, moim zdaniem... Będzie to meczap Grześków, Łosiak versus Kulik. Chłopaki będą pewnie dużo grali ze sobą tyłem do kosza albo dużo rzucali z pół dystansu, z pustych pozycji. Także tutaj myślę, że walka między nimi będzie najciekawszym elementem tego spotkania. Najbardziej będzie wyrównany to meczap. Okay. Jeden z najważniejszych meczapów będzie też na pewno pojedynek Wojtra Danielewicza z Wiktorem Gruszczyńskim, mi się wydaje. Są to dwaj gracze, którzy lubią grać na krosz. Oczywiście znając Wojtka Danielewicza, dużo lubił tutaj za trzy, a jednak Wiktor jest graczem, który gra bardziej pod kosz, jest bardziej graczem fizycznym i nie boi się wejść pod kosz i to też będzie matchup, który będzie dość ważny dla tego pojedynku. Dla mnie najważniejszym matchupem może być Bartek Tyszka i ktokolwiek, kto będzie go bronił, ponieważ chłopak naprawdę biega za każdym razem do kontry i czy zawodnicy Orlando w ogóle wytrzymają to fizycznie. Oni to też można zwrócić uwagę na to, że zdobyli całe 100 punktów mniej od Detroit przez cały sezon, więc jednak bardziej lubią grać wolniejszą koszykówkę, a Detroit zdobywa punkty jak karabin maszynowy. No dobra, no ale jednak nie będzie w tym meczu na pewno Maćka Staszewskiego, który tam rzuca średnią, rzucał 20 punktów na mecz prawie, no to też. Też można sobie odnieść do punkty, które by zdobył w tym meczu. Ale mówię, że Tyszka zdobywa dużo. Jezu, z kontry. No dobrze, no ale mówię... Jak Pops będzie za nim biegał, no to wiesz. No dobrze, no tak, Pops na pewno za nim biegał. Nie, żartuję. Nie, no chodziło mi, że wiesz, że powiedziałeś, że zdobyli o 100 punktów mniej, co nie, no ale odejmij sobie punkty Zaczewskiego, które zdobywał na mecz średnio, no. No dobrze, ale on nie zdobywał ich z kontry. No dobrze, no ale zdobywał te punkty, no, ogólnie mówisz, no, mówię. Zdobywał, ale chodzi mi o to, że gra... Ilość punktów nie zależy tylko i wyłącznie od talentu, tylko od tempa gry, tak? No tak, no ale jednak tempo gry, no tempem gry, no ale Staszewski jednak no, robi no tam robotę, no proszę. Jak nie będzie Staszewskiego przecież. No dobra, no ale będą mieli mniej zbiórek, no i mniej punktów, to Staszewski jednak grał pod kosz, zdobywał gdzieś tam, wiesz, średnio, na podabel miał, no. Jaki jest meczo istotny. No dobra, no. Zrobił się nam z tego first take trochę. No i dobrze. Dobra. I... X-Factor?
Jak dla mnie postawa Marcina Popiełka, który miał no, nie najlepszy start sezonu, ale z każdym kolejnym meczem wchodził na wyższy bieg. No i jeśli playoffy wejdzie w taką samą formą, co dwa poprzednie spotkania, no to Detroit może mieć niemały problem. Nie, no, dla mnie czwartorem tego meczu no, będzie jednak ławka Orlando i te osoby, które mają na ławce jednak ich odgranie i doświadczenie w ligach trafice i w graniu ogólnie będzie jednak przeważało nas bardzo mocno na stronę Orlando i ich zdobycze w punktach i ich gra na pewno może być najważniejsza jednak w tym meczu. No, na pewno Detroit nie jest tak deep jak Orlando. Bo jednak opierają swoją grę na tych liderach trzech, czasami czterech zawodników. No i na koniec typ tego spotkania. Ja bym się skłaniał ku Orlando. Ja też. Ja jestem też za Orlando. Ja też się zgadzam zdecydowanie. Brak Udena zrobi różnicę. Czyli tym razem 3-0 dla upsetu. Taki minimalny underdog. No i tym sposobem dobnęliśmy sobie do końca naszych zapowiedzi ćwierćfinałów 13. edycji Draft Ligi. Nasz czas dobiegł końca. Żegnają się z Wami Rafał Jarkiewicz, Filip Tymków i Paweł Krostian. Masz jakiś cytat? Ślepota przychodzi z czasem. Z głupotą trzeba się urodzić. Nie, czekajcie, tylko szukarski musi być ty. Co musisz? Właśnie ja szukam i mam świetny pomysł, jak to znaleźć. Lejapy właściwie nie mają szans w zawodowej czyszczówce. To Ej, nie jest basket. Ja to chciałem znaleźć. Ja poszedłem na złote usty od razu.